I jednak się udało. Plakacik ładnie wisi. Znalazłem parę pinesek na ziemi, więc może w innych miejscach też się uda przyczepić, jak coś oczywiście znajdę. Was oczywiście też zapraszam, jeżeli możecie mi pomóc z tymi plakatami, to zapraszam do tutaj wsparcia tej akcji. Jestem tutaj na ulicy bodajże Mała. I tutaj mi się wydawało, że ta pani koleżanka tej mojej znajomej babci mieszkała. Niestety, jak się okazało, że niby nie tutaj, ale ja byłem pewny, że ona tutaj mieszka. No niestety, no nie wiem, czy to jest jakaś pomyłka, czy mi się po prostu ulice pomyliły, ale rozmawiałem z państwem, okazało się, że państwo, pani taka starsza, znała mojej babci koleżankę, były dobre znajome, udało mi się z nimi tutaj porozmawiać trochę i mnie zawiozłem do centrum tutaj, bo jest bardzo daleko. Więc chociaż się dostanę do centrum, tam trochę podziałam i potem pójdę do Guben i na pociąg. No ale jeszcze będę tutaj działał w Gubinie. Zamknąć państwu tą bramę? Nie. No ani się człowiek nie obejrzy, a to tyle lat, tak się mówi. No. I my tu przyjeżdżaliśmy. Kolejne pokolenie tak wyrosło i tak. Człowiek nawet, ja widzę po swoich wnukach, dopiero malusieńkie, ale już no. Każdy jest dorosły. I tu właśnie my przyjeżdżaliśmy, bo ojciec wtedy zmarł i nas ten Leszek tutaj zawsze po tym Gubinie obwoził i nam pokazywał, co gdzie jest. Pojechać tędy, pokażemy panu, gdzie ten dom był. Nie, to ja wiem, gdzie jest. No, przejdziesz się ty. Bo to państwo tam jacyś, ja z nimi rozmawiałem, bo szukałem tej właśnie pani, czy ktoś jeszcze żyje z tej rodziny, nie? A ci państwo kupili ten dom, się okazało, i oni go wyremontowali i tam mieszkają. Potem ona zmarła, a on długo był wdowcem i się ożenił z ochranią, ale zanim to... Chciałam właśnie panu powiedzieć, tak? Jak to było na początku, w 1945 roku oni przyjechali tuż po zakończeniu wojny, nawet przed, to znaczy dla Warszawy to już był koniec wojny, tak, ale tak. U nas jeszcze się toczyły walki i oni już tu byli i był tam most na końcu tej ulicy Piastowskiej, potem, potem wysadzili ten most, tam UB było, no i oni przez ten most właśnie chodzili na stację, bo tu w Polsce nie było stacji, tylko była taka zajezdnia dla koni i z tej zajezdni zrobili no, taki przystanek, żeby tak, się tak. Polacy mogli tu zatrzymywać. I to trwało długo, a w 1945 roku to ich tylko było 15 z poznańskiego, bo to kiedyś województwo było poznańskie. Tak, dokładnie. I nawet... ulica ta pierwsza, ta, która tam prowadzi do Zielonej Góry, to była poznańska, potem Waszkiewicza, teraz się nazywa Kresowa, ta, taka aż do wylotu. Aha, w ten sposób. Tutaj zaraz stąd, aż do wylotu. Znowu jestem tutaj pod wieżą, tym razem nie pada, pogoda się naprawdę ustabilizowała, jest super. Super oczywiście jak na tę porę roku. Państwo mnie podwieźli, bardzo przemili. Sam szczerze wam powiem, że nie wiem, bo śpieszyłem się tam, bo to jest bardzo daleko tutaj od centrum i nie mogłem poszukać tego domu. Trafiłem na państwa, a państwo się okazało, że akurat wyjeżdżali na zakupy tutaj chyba, czy do apteki gdzieś, więc no warto chociaż było ich poznać. Czy kiedyś w przyszłości jeszcze trafię tam do tej pani? Nie wiem, zobaczymy. Jak będę, na pewno jeszcze będę w Gubinie kiedyś, na pewno tu wrócę, więc może uda się odnowić kontakt i jeszcze tam porozmawiać. Tymczasem szukam jakichś miejsc i dalej będę tutaj roznosił te ulotki. Kręcę się tutaj cały czas po osiedlu obok kościoła farnego. Chciałem wam pokazać z tej strony, jak on wygląda. Zobaczcie. On jest generalnie tutaj cały wszędzie. Wieża jest cała. No tylko niestety nie ma dachu. Jest po prostu... to są tylko mury, tak? Tak to można powiedzieć. Kiedyś 20-30 lat temu tutaj potwierane były, nie było tych drzwi w ogóle i tam dzieci w ogóle latały po tych piwnicach, po tych korytarzach, potem były problemy z tym i tak dalej, to potem pozamykali wszystko, ale do góry są po prostu schody i można do góry wejść i po tutaj zwiedzać okolice. Nie jestem pewien tylko, czy tutaj się dotąd można wejść na ten dach, czy można wejść na wieżę aż tam do góry. Stoimy przed ratuszem obok kościoła farnego. Ratusz ten zniesiono w drugiej połowie XIV wieku. Na jego budowę miasto otrzymało w 1298 roku.
przywilej. Budowla ta świadczyła tutaj o zamożności właśnie miasta. W niej rezydowały władze, rada miejska, radcy, ławnicy, instytucje sądownicze, a w dokumentach z 1335 roku pojawia się stanowisko burmistrza. Ratusz kilkakrotnie przebudowywano. W pierwszej dekadzie XVI wieku dobudowano wieżę. W latach 1671-72 po wojnie 30-letniej budynek przebudowano, nadając mu kształt późno renesansowy, dodając od południa trzy szczyty. I tak wygląda tutaj właśnie ratusz w Gubinie. Zobaczcie, tutaj mamy pap tercet. No i tutaj kościół farny jeszcze z tej strony. Fragment linii tramwajowej, która tutaj kiedyś przebiegała przez oba te miasta, to znaczy jedno miasto, bo to jednak było jedno miasto. I tutaj mamy tablicę nawet pamiętającą. Nie wiem, czy są jeszcze ślady po torach. Ale chyba powinny być. I jest, jest, dokładnie. Tutaj akurat po niemiecku jest opisane. Zobaczymy jeszcze z drugiej strony. A tutaj już widok na przejście przez most do Niemiec. Chłopacy akurat tutaj co szli, to chyba po niemiecku mówili. Słyszałem. I zobaczcie. Gubeński tramwaj. Jednotorową linię tramwajową o długości 2,44 km uruchomiono 24 lutego 1904 roku. Trasa rozpoczynała się na dworcu kolejowym w Guben, czyli tam akurat, gdzie zmierzam, a kończyła się przy moście na Lubrzy, ulica Wyspiańskiego. Początkowo tramwaje kursowały od godziny 10 do godziny 20, zatrzymując się na 16 przystankach. Ślady tzw. mijanki pozostały jeszcze na placu przy Farze, dziś plac Jana Pawła II. Po 24 latach w 1928 roku uruchomiono komunikację autobusową. Ostatnia bezpłatna i odświęta podróż gubieńskich tramwajów odbyła się 8 czerwca 1938 roku. I tutaj mamy stare zdjęcie. No szkoda, że tutaj już nie ma tramwajów. Na pewno to była wielka tutaj atrakcja. Tutaj, jak widzicie, w tym miejscu stał dom, w którym 14 stycznia 1751 roku urodziła się korona Schroter. Wielka niemiecka artystka, muza Goethego. Zmarła 23 sierpnia 1802 roku w Ilmenau. I zobaczcie, tutaj mamy ślady tej linii tramwajowej. Tutaj jeszcze są szyny, a tutaj została, no fajnie, że tak to zostawili, kostka jeszcze ułożona w ślad właśnie szyn tych tramwajowych. I one tam dalej szły, tam była mijanka właśnie obok fary gubieńskiej.